Czas biznesu. We wtorek na antenie Radia Pryzmat. Dzisiaj ze mną w studiu jest Mariusz Baczyński. Cześć, dzień dobry. I Anna Madejak, witam serdecznie. Dzień dobry. Aniu, pierwsze pytanie do ciebie. Jesteś autorką książki pod tytułem Cudotwórcy z Krakowa i co wpłynęło na napisanie tak naprawdę tej książki? Mhm. Książka jest oparta na faktach, na mojej własnej historii, na tym, co spotkało mnie, moich bliskich i całe moje otoczenie. Opowiada tak naprawdę historię walki o zdrowie, walki o życie. I to wszystko, jak wyglądał ten proces leczenia, proces dochodzenia do siebie po śpiączce farmakologicznej, jak wyglądały reakcje otoczenia i o tym, jak ogromne wsparcie dostałam zarówno ze strony bliskich, jak i obcych osób. Dużo czasu upłynęło, odkąd zdecydowałaś się na napisanie tej książki, po tych wydarzeniach? Książkę zaczęłam pisać jeszcze leżąc w łóżku, jeszcze się rehabilitując, nie chodziłam jeszcze wówczas. I tak naprawdę pisałam ją początkowo do szuflady z myślą, że cieszyłabym się na pewno, gdyby udało się ją wydać, bo byłaby ona naprawdę ogromnym podziękowaniem dla osób, które walczyły o moje życie. I tak naprawdę przyszedł moment, w którym zdecydowałam o tym, że wyślę książkę do wydawnictwa, szczerze powiedziawszy, nie licząc specjalnie na sukces. Odpowiedź przyszła 3 miesiące później, 2 tygodnie od odpowiedzi podpisałam umowę wydawniczą i w październiku tego roku, 25 października, na targach książki miała miejsce premiera. Czyli główny cel napisania tej książki to były takie podziękowania dla tytułowych cudotwórców z Krakowa. Zgadza się. I do tych cudotwórców zaliczam i rodzinę, i bliskich, przyjaciół, ale też ludzi, którzy wcześniej tak naprawdę mnie nie znali, bo jeśli chodzi o personel medyczny, o personel Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, a leżałam na 4 oddziałach tego właśnie szpitala, tak naprawdę nikt z personelu nie znał mnie wcześniej, a walczyli o mnie tak, jak walczy się o najbliższego człowieka. Według ciebie, kto powinien przeczytać tą książkę? Dla kogo ona jest przeznaczona? Tu pozwolę sobie posłużyć się fragmentem jednej z recenzji, które pojawiły się jakiś czas temu w internecie, że jest to książka dla wszystkich tych, którzy szukają nadziei. Nadziei w chorobie, ale też nadziei w życiu. Taką mam nadzieję. Cudotwórcy z Krakowa. Przyznam szczerze, że ten tytuł cały czas siedzi mi w głowie. Cudotwórcy, rozumiem przez to personel szpitala. W dużej mierze. Zresztą sama tak wspomniałaś na początku. Przede wszystkim, tak, z tym się zgodzę. Wiele osób wracało do mnie po lekturze z informacją, że zanim zaczęli czytać książkę, myśleli, że tytuł jest taki trochę na wyrost, że cudotwórcy, że to takie wielkie słowo, ale kiedy zapoznali się rzeczywiście z treścią książki, nagle zaczynali rozumieć, dlaczego użyłam tego, a nie innego słowa. I myślę, że warto tutaj powiedzieć o tym, że tak jak wspominałam, to są osoby, które nie znały mnie wcześniej, walczyły o mnie do ostatniej możliwości. I tak naprawdę ta ostatnia możliwość mnie uratowała. Ale to, co jest piękne w tej historii, to to, że część tych osób pozostała w moim prywatnym życiu i mam tę przyjemność, że mogę się z nimi spotykać już teraz zupełnie prywatnie, poza murami szpitala. Co więcej na temat samej fabuły możesz powiedzieć? Bo rozumiem, że książka nie mówi tylko i wyłącznie o osobach, które były z tobą w tej chorobie. Książka zaczyna się tak naprawdę od tego czasu, kiedy wiodłam jeszcze, powiedzmy, normalne życie. Już wtedy gdzieś tam pojawiały się jakieś zawirowania, trochę kłopotów rodzinnych, trochę zdrowotnych, ale tak naprawdę zaczynamy tutaj od wyjazdu na urlop, czyli od czegoś, co kojarzy nam się jednoznacznie pozytywnie. Natomiast to, co następuje później, to jest lawina dość przykrych zdarzeń, począwszy od chorób najbliższych osób, po początek mojej choroby, po rozstanie. I wreszcie do momentu, w którym znajduję się już w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Kilka dni później jestem już w stanie śpiączki farmakologicznej na oddziale intensywnej terapii. A jak to jest czytać historię osoby, którą się zna? A to jest bardzo dziwne, bardzo dziwne. Z jednej strony, tak technicznie dla mnie to jest o tyle ciekawe, że ja znam zakończenie tej książki, a mimo to jakby interesuje mnie to, co to jest na kolejnej stronie. A jeżeli chodzi o taką zwykłą, prywatną relację, że ja znam Anię, to pokazuje, że to nie jest tylko plik kartek spięty w taką ładną okładkę, tylko to jest taka historia osoby, którą faktycznie można spotkać
i to spotkanie jest dopiero wtedy ciekawe. Aniu, wracam znów do ciebie. Spotkanie autorskie, spotkanie z fanami. Czy kiedykolwiek myślałaś o tym, że tak się ułoży twoja przyszłość, że w zasadzie od tej strony zawodowej właśnie tak będzie wyglądało twoje życie, bo poniekąd to jest chyba jakieś zawodowe spełnienie. Na pewno jest to zawodowe wyzwanie. Ja, tak jak wspominałam już kiedyś w wywiadzie, bardzo lubiłam zawsze pisać. Czy to prozą, czy wierszem, rzeczywiście lubiłam to robić, natomiast nigdy nie zastanawiałam się nad tym, jako nad czymś, czym mogłabym się faktycznie zajmować zawodowo. Znając realia polskiego rynku wydawniczego, szczerze wątpiłam w to, że jest w ogóle taka możliwość. Natomiast chciałabym jeszcze tak krótko wrócić do tego, co powiedział Mariusz. Mam nadzieję, że rzeczywiście lektura tej książki pomaga w tym, żeby zrozumieć, że my tak naprawdę na co dzień przejmujemy się rzeczami, którymi nie powinniśmy się przejmować. I to, co jest tak naprawdę ważne, nam przez to gdzieś tam umyka. Więc tak jak ja gdzieś musiałam w którymś momencie zdecydować o tym, że zaryzykuję, nie znając reakcji otoczenia, nie wiedząc, jak ludzie zareagują na taką książkę, która, umówmy się, chwilami może też nie być bardzo estetyczna, bo jeśli mówimy o szpitalu, to mówimy o fizjologii. Ja zaryzykowałam i bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że będzie to też motywacją dla innych, że warto. Uprzedziłaś moje kolejne pytanie, bo chciałam zapytać, jakie emocje ci towarzyszą przed premierą tej książki. Także jesteś osobą szczęśliwą na dzień dzisiejszy. To znaczy, premiera już, tak jak wspominałam, miała miejsce pod koniec października. Mówimy o pierwszym spotkaniu autorskim, jak rozumiem. Wybacz, tak. Jest to na pewno swojego rodzaju stres, bo domyślam się, że w pewien sposób uwaga skupi się na mnie. Ja tak nie do końca dobrze czuję się w takiej sytuacji. Natomiast jeśli komuś to może pomóc, jeśli może to pokazać komuś, że po prostu da się, to myślę, że warto. Tak naprawdę to, co jest dla mnie ważne w tym wszystkim, to to, że tak jak nie życzyłabym nikomu na świecie takiej historii, takich przejść, jak to, przez co przeszłam ja, czy przede wszystkim moja rodzina, moi bliscy, tak każdemu człowiekowi na świecie życzyłabym życia z taką świadomością, z jaką ja żyję teraz. Czyli ze świadomością tego, ilu ludzi było przy mnie, kiedy ich naprawdę potrzebowałam. Czyim pomysłem było to, żeby spotkanie autorskie odbyło się właśnie w sklepie charytatywnym? Oj, to jest takie złożone i trudne pytanie, na które nie można jednoznacznie powiedzieć. Generalnie to było tak, że my rozpoczęliśmy jako sklep działalność i Ania się do nas odezwała na Facebooku i tam potem od słowa do słowa, od kontaktu do kontaktu, gdzieś tam jakieś tam telefony i tak dalej, i tak dalej. Pojawiła się koncepcja, żeby zrobić takie spotkanie u nas w sklepie, takie autorskie. My planowaliśmy już wcześniej, że będziemy chcieli robić takie kulturalno-społeczne wydarzenia na taką skalę mikro. No i stwierdziliśmy, że w sumie to jest bardzo dobry pomysł, bo historia Ani pokazuje, że można zmienić swoje życie, nawet jeżeli nad tym się nie panuje. A to nam jakby pasuje, pokazuje też taką codzienność naszych podopiecznych niepełnosprawnych. Aniu, ty już osiągnęłaś sukces życiowy, to na pewno. Wygrałaś tak naprawdę taką swoją walkę. No i też teraz napisanie książki. Jak odnosisz się do takiej kariery, która może przyjść nagle, tak znienacka, do jakiejś, nie wiem, swojego rodzaju sławy? Ja powiem szczerze, że tak naprawdę to się nad tym nie zastanawiam. Uważam, że to, co ma się wydarzyć w naszym życiu, to się wydarzy. I jedyne, co możemy zrobić, to przyjąć to we właściwy sposób. Myślę, że tak naprawdę ważne jest, jedyną ważną rzeczą w życiu jest to, jakim jesteśmy człowiekiem dla innych. I tak naprawdę wielu z nas ma jakieś wyobrażenie o tym, jak wygląda życie z niepełnosprawnością, że są te bariery, których nie spotykają osoby pełnosprawne. Ja to wyobrażenie też miałam, ale tak naprawdę przekonać się możemy o tym, jak trudne to potrafi być dopiero w momencie, w którym sami się z tym borykamy. W momencie, w którym okazuje się, że nie potrafimy usiąść, nie potrafimy wstać, a później, że zwykły niski krawężnik jest barierą nie do pokonania. I to, co mnie tak naprawdę urzekło w działalności sklepu, to to, że w tym miejscu pomaga się każdego dnia właśnie osobom takim, jak ja byłam jeszcze jakiś czas temu. Kolejne pytanie, również do ciebie, Aniu. Myślisz, że jeszcze kiedyś
będziesz chciała napisać jakąś książkę, wydać ją? Myślę, że tutaj jest tak troszkę trudno mówić mi w tej chwili o planach, bo jeśli chcemy rozśmieszyć pana Pawła, to wystarczy mu o tych planach opowiedzieć. Ja się już o tym przekonałam właśnie na przełomie 2016-2017 roku, kiedy to miałam przepiękne plany na grudzień, wspaniałe plany na urodziny, jeszcze piękniejsze plany na rodzinne święta. I tak naprawdę cały ten okres spędziłam w szpitalu, w dużej mierze na oddziale intensywnej terapii, więc już nie do końca rozumiejąc, co się ze mną działo. Natomiast jeśli chodzi o samą twórczość jako taką, to mogę zdradzić, że pracuję nad czymś, ale jeszcze nie będę zdradzała nad czym. Czy w tej książce też są zawarte jakieś negatywne opinie na temat na przykład personelu? Na temat personelu nie, bo tak naprawdę nie da się o nich powiedzieć czegoś złego. Jedyna rzecz, która się tam przewija w kontekście negatywnym, jest związana z systemem Polskiej Służby Zdrowia, mianowicie z liczbą miejsc na oddziałach. Ja w listopadzie 2016 roku miałam skierowanie w trybie pilnym na oddział. Niestety nie było miejsc na oddziale. I pomimo tego, że mamy zespół naprawdę niesamowitych specjalistów, którzy prowadzą badania, osiągają sukcesy, publikują wyniki tych badań, pracują nad nowymi lekami, oni po prostu nie mają gdzie leczyć. I pamiętam, jak zostałam zapytana w trakcie ostatniego wywiadu, czy nie mam o to żalu. Żal myślę, że mogę mieć jedynie do systemu, nie do personelu. I tak naprawdę tego żalu we mnie nigdy nie było. Nie było nigdy pytań dlaczego. We mnie była tylko wdzięczność i tej wdzięczności było tyle, że i drugą książkę bym napisała. I na Facebooku znalazłam informację, że dziewczyna o nazwie Domatorka, tak się nazywa na Facebooku, zrobiła fajną rzecz dla sklepu, dla książki. Opowiedzcie o niej. Więc dostaliśmy na spotkanie z Anią takie fajne gadżety i tymi gadżetami są... zakładki ręcznie dziergane w kształcie serduszek. I będzie można je zakupić i zasilić konto sklepu charytatywnego w Krakowie. No właśnie, to jest najważniejsze, że każdy może wesprzeć znów sklep charytatywny.